chciałabym bardzo serdecznie zaprosić na Puchar Polski w gimnastyce artystycznej seniorek, juniorek i start kontrolny juniorek młodszych, który odbędzie się w przepięknej hali w Trzebnicy. Przy okazji chciałabym bardzo podziękować panu burmistrzowi za pomoc w organizacji i oczywiście gminie Trzebnica. Na planszy będziemy mieli okazję zobaczyć najlepsze zawodniczki z Polski. Ja chciałbym tylko dodać, tutaj mamy olimpijkę z Atlanty. Nie wiem, czy państwo wiecie, panie Krystynę Leszkiewicz-Lewińską, która podjęła decyzję o zorganizowaniu Pucharu Polski w gimnastyce artystycznej w Trzebnicy, w tej pięknej, nowo budowanej hali. Co jest najważniejsze, to jest to, że oprócz tego, że odbędzie się piękne wydarzenie o randze ogólnopolskiej, to też ta gimnastyka artystyczna chciałbym, żeby na stałe zagościła w Trzebnicy. I stąd właśnie będzie prośba, żeby tutaj utworzyć tę sekcję gimnastyki artystycznej w gminie Trzebnica. Mamy potencjał, bo jest szkoła podstawowa numer 2 vis-a-vis hali sportowej i mam nadzieję, że zajmą się chętnie tutaj dziewczynki, żeby chciały trenować ten bardzo piękny, widowiskowy sport. Jestem kilkukrotną mistrzynią Polski. Wygrywałam wiele zagranicznych turniejów. Wygrałam międzynarodowy turniej w Sofii, w Kairze i w Atenach. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Pojechać na Mistrzostwa Europy i zakwalifikować się do jakiegoś finału.